Jest nam niezmiernie miło w imieniu firmy, która mieści się nie tak daleko, bo pod Poznaniem, w Bolechowie się mieścimy. W chwili obecnej Miejski Zakład Komunikacji, przewożąc mieszkańców Opola i okolic, korzysta już z naszych 5 autobusów elektrycznych. W najbliższych tygodniach dostarczymy następne 8 autobusów elektrycznych, 6 standardowych i 2 autobusy przegubowe. Doświadczenie zdobyte przez zamawiającego, w tym wypadku i Urząd Miasta, ale eksploatującym jest Miejski Zakład Komunikacji, potwierdziły optymalne parametry, jakość, obsługę poserwisową tutaj, która nasza firma jest w stanie zapewnić. Oczywiście obecny kontrakt wygraliśmy w przetargu, oferując jak najlepsze rozwiązania techniczne, gwarancyjne i przede wszystkim cena, która była tutaj najważniejsza. Autobus jest oczywiście w 100% elektryczne. Są bardzo bogato wyposażone, żeby zapewnić komfort, bezpieczeństwo dla mieszkańców, czyli oczywiście pełna klimatyzacja. Autobus jest całkiem niskopodłogowy, pełen monitoring, automat biletowy. W ramach tej umowy oprócz 9 autobusów maxi, czyli 12-metrowych, zostanie wybudowana infrastruktura. Będzie to przede wszystkim druga, bo w tej chwili w poprzednim projekcie właśnie powstała pierwsza ładowarka na pętli Pużaka. W ramach tego projektu powstanie druga ładowarka pantografowa na pętli Pużaka, czyli tam będziemy mieli 2 ładowarki. No i jeszcze na zajezdni zostanie zainstalowanych kolejnych 4 ładowarki, czyli na zajezdni będzie już 11 dwustanowiskowych ładowarek do obsługi 22 autobusów elektrycznych. Podpisanej właśnie przez pana prezydenta umowie będą to linie 3 i 11. Na tych liniach pojawią się nasze autobusy. Będziemy się oczywiście starać o dofinansowanie do kolejnych autobusów. Bardzo byśmy chcieli uzyskać takie dofinansowanie na kolejne 2 linie i pozyskać kolejnych 8 autobusów. Wtedy byłoby ich 30. Ale oczywiście to jest przyszłość, która jeszcze jest nieokreślona, aczkolwiek już aplikowaliśmy do kolejnej edycji zielonego transportu publicznego w tej kwestii. Opole uczestniczy w światowej rewolucji, rewolucji w motoryzacji, która oznacza przejście z silników spalinowych na silniki elektryczne. To jest dobre dla środowiska, dla powietrza, którym oddychamy. Stąd konsekwentnie realizujemy kolejne projekty, żeby w Opolu było jak najwięcej autobusów elektrycznych, bo komunikacja zbiorowa zależy od miasta. Będzie ich 22 po umowie, którą dzisiaj podpisaliśmy. Wydaliśmy już prawie 100 milionów złotych na autobusy elektryczne. 2/3 z tej kwoty to kwota z dofinansowań unijnych, zewnętrznych, więc większość w większości są to pieniądze, które trafiają do nas gdzieś z Brukseli czy z innych miejsc w świecie, a pomagają Opolanom codziennie. Opolanie już mogą korzystać z linii autobusowych elektrycznych, które po mieście się poruszają. Teraz dojdą 2 kolejne linie, 3, 11. Z sympatią mówię o tych liniach dla mnie, bo ja od dziecka tymi liniami jako mieszkaniec osiedla ZWM, dzisiaj Armii Krajowej jeździłem, także cieszę się, że trafią właśnie tam.